Nazwisko Martina Schmidta kojarzy nam się przede wszystkim z wybitnej formy na przełomie XX i XXI wieku oraz fantastycznej rywalizacji z Adamem Małyszem, chociażby podczas Mistrzostw Świata w Lahti. Prawda jest taka, że kariera sympatycznego Niemca nie składała się z samych sukcesów i pięknych lotów, powiedziałbym wręcz, że była ona dość burzliwa. 4 fantastyczne sezony, po których nastąpiło 6 znacznie biedniejszych lat, a to wszystko po to, by podczas kampanii 2008-2009 odrodzić się i ponownie walczyć o najwyższe laury. Cześć, ja nazywam się Patryk i zapraszam na 3. odcinek z serii Kroniki Pucharu Świata. Przygoda Martina Schmidta z Pucharem Świata rozpoczęła się w sezonie 1995-96. Swoje występy kończył jednak wówczas wyłącznie na kwalifikacjach, więc nie będę się specjalnie nad tym rozwodził. Momentem, kiedy Niemiec wreszcie po raz pierwszy pokazał się w konkursie głównym, był 4 stycznia 1997 roku. Podczas zmagań na Bergizel niespełna 19-letni Schmidt wypadł zupełnie przyzwoicie, bo uplasował się na 25. pozycji po skokach na 108 i 98,5 metra. 2 dni później, na zakończenie 45. TCS-u, Martin powtórzył ten wynik, potwierdzając, że powoli staje się zawodnikiem na Puchar Świata. Jako ciekawostkę dodam, że w tym samym konkursie na drugim stopniu podium znalazł się Małysz, który w ogóle w sezonach 95-96 i 96-97 prezentował bardzo wysoką dyspozycję. My wróćmy jednak do Martina Schmidta, który mimo przyzwoitych występów podczas austriackiej części turnieju, na swoją kolejną szansę w zawodach najwyższej rangi musiał poczekać do Willingen. Tam jednak potwierdził, że poziom sportowy przez niego reprezentowany cały czas rośnie. Miejsca kolejno 20 i 12 zapewniły bowiem Martinowi kolejną, dość okazałą dawkę punktów do klasyfikacji generalnej. Tą zdobyczą musiał się jednak przynajmniej na razie zadowolić, bo jak się okazało, był to ostatni konkurs ówczesnego sezonu, w którym Schmidt próbował swoich sił. To znaczy ostatni konkurs, jeśli chodzi o Puchar Świata, bo przed nami jeszcze Mistrzostwa Świata w Trondheim, na które Niemiec pojechał. Dokładnie te, na których sensacyjnie Mateja otarł się o medal, zajmując 5. miejsce. Schmidt co prawda indywidualnie o medal się nie otarł, był 33 na normalnej i 15 na dużej skoczni, ale za to w drużynie ten medal rangi mistrzowskiej stał się rzeczywistością. Reprezentacja Niemiec w składzie Dufner, Jakle, Schmidt i Toma zajęła 3. miejsce z niewielką przewagą nad Austriakami i potężną stratą do drugiej Japonii i rządzących tego dnia Finów. Przechodząc do szybkiego podsumowania, w sezonie 96-97 Martin Schmidt zajął 55. miejsce w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 45 punktów. Do tego podczas Mistrzostw Świata w Trondheim wraz z kolegami wywalczył brąz. Jak na debiutancką zimę, całkiem nieźle. Zima 1997-98 była dla Martina poniekąd przełomowa. Co prawda, jakby tak sobie spojrzeć na zajmowane lokaty, poziom reprezentowany przez Niemca był w sumie podobny do tego, który pokazywał w tych 4 omówionych już konkursach, jednak tym razem Niemiec regularnie startował w zawodach Pucharu Świata. Inauguracyjny weekend w Lillehammer to 26. miejsca. Na kolejne punkty przyszedł czas w Engelbergu. Tam Schmidt plasował się już dwukrotnie w drugiej dziesiątce, miejsca 19 i 16. Pierwsze 3 konkursy czteroskoczniowej imprezy były nieudane, ale za to w Bischofshofen padła życiówka. 11. lokata z bardzo niewielką stratą do top 10. Na to, aby uplasować się w czołowej dziesiątce, bohater dzisiejszego filmu nie musiał długo czekać, bo już 2 konkursy później w Zakopanem zakończył zmagania na najwyższej dla siebie dotychczas 8. pozycji. Następne dni to tym razem 30. miejsce na Wielkiej Krokwi, opuszczony przez Schmidta weekend w Oberstdorfie i dopiero 41. miejsce w Sapporo. Można to jednak uznać za zwykły wypadek przy pracy, bo Schmidt do końca kampanii punktował w każdym konkursie, meldując się nawet jeszcze jeden raz w top 10. Miało to miejsce w Falun, gdzie był 9. Martin wystartował też na igrzyskach w Nagano, gdzie indywidualnie był 14 i 19, a w drużynie wraz z Jakle, Tomą i Hanawaldem zdobył kolejny już krążek do swojej kolekcji. Tym razem srebrny. Wracając do Pucharu Świata, podczas zimy 97-98 Schmidt uzbierał 218 punktów, co zapewniło mu przyzwoite 27 miejsce w generalce. Prawdziwa zabawa rozpoczęła się jednak rok później. W 2 pierwszych konkursach rozgrywanych w Lillehammer reprezentant Niemiec zmiażdżył rywali w pewnym stylu, zdobywając komplet punktów.
W Chamonix Schmidt potwierdził kapitalną dyspozycję, choć o ile w pierwszych zawodach znowu wygrał, to w drugim konkursie musiał już ustąpić zwycięskiemu tego dnia Ahonenowi oraz Funakiemu. W Prydatce bohater dzisiejszego filmu wrócił na zwycięską ścieżkę po to, by w Oberhofie znów przegrać tylko z jednym zawodnikiem, tym razem z Andreasem Witthelslem. Po zawodach w Niemczech przyszedł czas na Harachów, jednak podczas tego weekendu Schmidt się na skoczni nie pojawił. Pojawił się za to Janne Ahonen, który wygrał oba konkursy i mimo kosmicznej formy Schmidta na początku kampanii został nowym liderem Pucharu Świata. Długo się jednak prowadzeniem nie nacieszył, bo dwa pierwsze konkursy czteroskoczniowego cyklu należały do Niemca, co skutkowało kolejną zmianą lidera. Martin przodował też z 14-punktową przewagą w klasyfikacji turnieju i wydawało się, że pewnie zmierza po Złotego Orła. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. W kwalifikacjach do konkursu na Bergizel Schmidt osiągnął niebotyczne 121 metrów, tylko że nie zdołał tej próby ustać. Podczas samych konkursów zarówno w Innsbrucku, jak i w Bischofshofen Niemiec był już cieniem samego siebie. Zajął kolejno 13 i 14 lokaty, przez co wypadł w ogóle z czołowej trójki TCS-u. Cały cykl wygrał Janne Ahonen przed Kasaim i Miyahiro i co ciekawe Finn zrobił to nie wygrywając ani jednego z czterech konkursów. Warto też wspomnieć o fakcie, iż już od zmagań na Bergizel żółty plastron ponownie trafił w ręce legendarnego Janne. W dalszym etapie sezonu Schmidt ewidentnie wrócił do siebie. W Engelbergu był trzeci i szósty i po tym weekendzie, pomijając zmagania w Zakopanem, Harachowie i Lahti, gdzie nie startował, ani razu nie wypadł z top 5. W Sapporo był pierwszy i drugi, w Willingen drugi i czwarty, w Kuopio po raz ósmy w sezonie zwyciężył, w Trondheim zajął najsłabsze od Engelbergu, choć nadal bardzo solidne piąte miejsce, a w Falun, Oslo i Planicy był kolejno pierwszy, drugi i trzeci. Cofnijmy się jednak do połowy stycznia. Po weekendzie w Zakopanem Janne Ahonen miał nad Schmidtem 345 punktów przewagi w generalce. Po weekendzie w Japonii zaliczka ta stopniała już do 233 punktów, bo kiedy Niemiec bił się o najwyższe cele, to Ahonen zajmował miejsca 8 i 6. Po Willingen było to już tylko 161 oczek, do tego Janne po raz pierwszy w sezonie wypadł z top 10, plasując się na 14 lokacie w drugim konkursie. W Harachowie jednak, kiedy Schmidt znów był nieobecny, Ahonen wygrał, więc tak naprawdę połowa tego, co Niemiec w poprzednich czterech konkursach odrobił, została odzyskana. Kuopio, kiedy Martin wygrywał, Ahonen jednak znów poradził sobie znacznie gorzej, kończąc zmagania tym razem na 18 pozycji. W Lahti pod nieobecność Niemca był czwarty, w Trondheim w ogóle nie awansował do drugiej serii, a w Falun, Oslo i Planicy był 8., 5., 5., 8. i 9. Tym samym kryształowa kula wpadła ostatecznie w ręce Martina Schmidta, choć rywalizacja o to trofeum była naprawdę fascynująca. Niemiec prowadzenie w generalce odzyskał dopiero po drugim konkursie na Velikance, a jego ostateczna przewaga nad Ahonenem wyniosła 58 punktów. Ale to nie koniec, bo tej zimy odbywały się również Mistrzostwa Świata w Ramsau. Na skoczni normalnej całe pudło obsadzili Japończycy. Złoto zdobył Funaki, srebro Miyahira, a brąz Harada. Na skoczni dużej natomiast mistrzem świata został nie kto inny jak bohater dzisiejszego filmu. Skoki na 126 i 129,5 metra pozwoliły mu o 1,7 punktu wyprzedzić drugiego Hanawalda i o 4,6 zamykającego podium Hideharu Miyahirę. Konkurs drużynowy był fascynującą walką pomiędzy reprezentacją Niemiec i Japonii, jednak to nasi zachodni sąsiedzi o nieco ponad 1 metr, bo z przewagą 1,9 punktu, wyskakali sobie złoto. Skład w stosunku do igrzysk w Nagano zmienił się o tyle, że Hans-Jorga Jakle zastąpił Christoph Dufner. Podsumowując, sezon 98-99 Schmidt zakończył na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej z dorobkiem wynoszącym 1753 punkty. W trakcie kampanii Niemiec zdołał 10 razy wygrać, 5-krotnie plasować się na drugiej lokacie i 3 razy zamykać podium. Do tego podczas najważniejszej imprezy sezonu zgarnął 2 złote krążki, jeden na skoczni dużej, a drugi w drużynówce. Medalu nie zdobył jedynie na obiekcie normalnym, gdzie zakończył rywalizację na 7 miejscu. Sezon 1999-2000 rozpoczął się dla Martina w dość podobny sposób i ewidentnie dostaliśmy sygnał, że nie jest to typ jednosezonowca i tej zimy również będzie niezwykle mocny. Inauguracyjny weekend w Kuopio to zwycięstwo i czwarte miejsce, Prydatco to lokaty drugie i czwarte, Villach to znów pozycja druga i powrót wielkiego Janne Ahonena, który do tego momentu tylko raz zapunktował, w Prydatco, gdzie był dziesiąty. Weekend na Wielkiej Krokwi przyniósł Schmidtowi komplet punktów i w ten oto sposób doszliśmy do turnieju czterech skoczni. Przed tą imprezą liderem w generalce był oczywiście Schmidt ze 190-punktową przewagą nad drugim Witthelslem. Trzeci był Goldberger, a czwarty Janne Ahonen, który w Zakopanem dwa razy plasował się tylko za plecami legendarnego Niemca. W Oberstdorfie ponownie wygrał Martin Schmidt, więc wydawało się, że jest to idealny moment, aby odkuć się za niepowodzenie sprzed roku. No, wyszło jednak inaczej.
W Garmisch Schmidt był dopiero 11 i spadł w turniejowej klasyfikacji za Witthelsla i Hanawalda. Austriacka część cyklu przyniosła omawianemu dziś zawodnikowi dwa podia, jednak drugie i trzecie miejsce przy tak kosmicznej formie Witthelsla, który oba konkursy wygrał, nie mogło dać nic więcej niż druga pozycja na koniec. Jego jeszcze niedawna przewaga w Pucharze Świata też wyraźnie już stopniała, bo wynosiła tylko 94 punkty, no ale następne 4 konkursy odbywające się w Engelbergu i Sapporo to był knockout. Martin wywiózł z nich 400 oczek i tym samym marne 94 punkty zamieniły się w punktów 342. Od Hakuby Schmidt odrobinę się rozregulował, ale mówiąc rozregulował, mam na myśli przestał wygrywać co popadnie. Na japońskiej ziemi był 5, w Willingen 3 i 2, 18 w Kulm i po tych zawodach znów zrobiło się ciekawie, bo wygrał je Witthelsl, który konsekwentnie straty w generalce odrabiał. W tym momencie przewaga Schmidta wynosiła 180 punktów, jednak potem przyszły 2 triumfy w Iron Mountain i wydawało się, że jest pozamiatane. Pozostałe 3 weekendy to lokaty 13, 1, 19 i 9, a kryształowa kula ponownie wpadła w ręce Martina Schmidta, tym razem z bezpieczną, blisko 400-punktową przewagą nad drugim Andreasem Witthelslem. Na miejscu trzecim kampanię ukończył Ahonen. Imprezą docelową tej zimy były Mistrzostwa Świata w lotach w Vikersund, jednak z nich Martin medalu nie wywiózł. Indywidualnie był 6, a pudło obsadzili kolejno Hanawalt, Witthelsl i Ahonen. Podsumowując, sezon 1999-2000 to dla bohatera filmu 17 podiów, w które wlicza się 11 zwycięstw, 4 drugie miejsca i 2 trzecie lokaty. Na Mistrzostwach Świata w lotach był 6, a podczas turnieju 4 skoczni 3. Tradycja musiała zostać podtrzymana. W Kuopio Schmidt znowu rozpoczął sezon od wygranej, ale żeby nie było zbyt nudno, już tydzień później na tej samej skoczni po zajęciu 5 miejsca stracił żółty plastron na rzecz Hautamäkiego. A to wszystko po to, aby dzień później ponownie zwyciężając odzyskać go. W Oberstdorfie znowu, 3 rok z rzędu, jakbyśmy w symulacji żyli, Martin narobił nadziei niemieckim kibicom, zwyciężając w pięknym stylu nad Kasami i Haradą, a następnie w Garmisch dał do zrozumienia, że o Złotego Orła może być ciężko. 8 miejsce i spadek na 3 lokatę w turnieju za plecy Kasajego i Adama Małysza. Tak, to właśnie ta legendarna edycja czteroskoczniowego cyklu, którą spokojnie można nazwać przełomowym momentem dla polskich skoków narciarskich. Innsbruck to kolejne 8 miejsce Schmidta i zwycięstwa Małysza w absolutnie kosmicznym stylu. Na skoczni imienia Paula Oserleitnera Niemiec był 4 i jego ostateczna pozycja w turniejowej klasyfikacji to miejsce 3. Wygrał Małysz z największą w historii przewagą wynoszącą 104,4 punktu, a drugi był nie mniej legendarny Janne Ahonen. Reszta kampanii była dla Schmidta mimo wszystko owocna. Wygrał 3-krotnie, raz był 2, raz 3, choć nie ustrzegł się od wpadek, którymi były miejsca w 5 dziesiątce podczas konkursów Sapporo i Willingen. Na Mistrzostwach Świata w Lahti stoczył fantastyczną i mam wrażenie, że zbyt często używam tego słowa, ale legendarną walkę z Orłem z Wisły. Z mroźnej Finlandii Niemiec wrócił z 2 złotymi medalami, jednym zdobytym indywidualnie na dużej skoczni oraz jednym wraz z kolegami, także na dużym obiekcie, z srebrem ze skoczni normalnej, kiedy to prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej rundzie Adam oddał moim zdaniem najlepszy skok na przestrzeni całej swojej kariery oraz brąz z drużynówki na obiekcie normalnym. Przechodząc już do podsumowania, sezon, który odbył się na przełomie XX i XXI wieku, miał swojego wiadomego króla, jednak Martin Schmidt również wykonał znakomitą robotę. To był już 3 sezon z rzędu, podczas którego utrzymywał poziom absolutnego topu. 6 razy wygrał, 2 razy był 2 i 2 razy 3. O sukcesie w Lahti już wspomniałem, więc przejdźmy do sytuacji w klasyfikacji generalnej, a do niej Schmidt wyskakał łącznie 1173 punkty, co zapewniło mu bezpieczne drugie miejsce. Kuopio 2001 to pierwszy inauguracyjny konkurs od 1997 roku, który nie został wygrany przez Martina Schmidta. Daleko jednak nie wypadł, bo ustąpił tylko Adamowi Małyszowi. W następnych 3 konkursach Schmidt był 2-krotnie 7 i jeszcze raz 2, a od Engelbergu zaczęły się schody. 11 i 48 miejsca na tle dokonań z ostatnich lat wyglądały wręcz katastrofalnie, a optymizmem nie napawały również miejsca 10 i 16 zajmowane w Predazzo. Otwarcie czteroskoczniowego turnieju było tak samo jak w przypadku zmagań w Kuopio, pierwszym od roku 1997 niewygranym przez bohatera dzisiejszego filmu. Miejsca przez niego zajmowane to lokaty 19, 8 i 2-krotnie 5, a cały cykl zwyciężając w każdym możliwym konkursie wygrał Sven Hanawalt. Trochę nam konkursów już minęło, właściwie to jakieś pół sezonu, więc może przybliżmy sobie sytuację w generalnej klasyfikacji. W tej z przewagą 225 punktów prowadzi Małysz, drugi jest Hanawalt, trzeci Helwart, a Schmidt dopiero 7. Po turnieju był 18 w Willingen, 4 i 5 w stolicy Tatr, a konkursy w Sapporo odpuścił.
Igrzyska w Park City wspomina zapewne pozytywnie, bo o ile indywidualnie musiał zadowolić się 7 i 10 miejscem, to w drużynie razem z Hanawaldem, Urmanem i Hoke zdobył złoto i to co najlepsze o 1/10 punktu nad Finami, co jest w ogóle absolutnym fenomenem i sytuacją, która raz na jakiś czas w formie ciekawostki wspominana będzie jeszcze przez dziesiątki lat. Na koniec zimy Martin tak jakby się obudził, bo wygrał w Lahti, w Falun zajął również znakomite drugie miejsce, a w Trondheim i Oslo był 6 i 7. Łącznie 795 punktów i piąta lokata na koniec. 3 tygodnie po igrzyskach odbyły się Mistrzostwa Świata w lotach w Harachowie. Oczywiście Harachów to Harachów, więc zgodnie z tradycją odbyły się tylko 2 serie konkursu indywidualnego. Jedynym skoczkiem, który dwukrotnie przekraczał granicę 200 metrów, był Hanawald i to on zgarnął złoto. Schmidt po lotach na 182 i 202 metry był drugi, a trójkę zamknął Matti Hautamäki. Z jednej strony można powiedzieć, to był ciężki sezon dla Niemca. Ale z drugiej strony, kurczę, to nadal jest 5. miejsce w generalce, do tego 4 podia, w tym 1 zwycięstwo, drużynowe złoto z igrzysk, nie było już tak wybitnie jak w trakcie poprzednich 3 sezonów, ale nadal zima 2001-2002, to jeszcze gdzieś tam była era Martina Schmidta. Od następnej jednak ewidentnie coś się skończyło. Ten sezon Schmidt rozpoczął dopiero w Engelbergu, gdzie był 16 i 33. Wynik słaby, ale już na Schattenbergschanze wydawało się, że wszystko wraca do normy. Podczas zmagań jak zwykle otwierających turniej 4 skoczni, Schmidt uplasował się tuż za podium, jednak 2 dni później w konkursie noworocznym była to już dopiero 33. lokata. To był okres, kiedy Martin wyraźnie skakał w kratkę. Na Bergisel był już 9., ale potem w Bischofshofen już dopiero 21. Miejsce na koniec cyklu? 20. W dalszym etapie sezonu Niemiec ustabilizował się na poziomie 2., 3. dziesiątki, mistrzostwa w Predazzo były dla niego klapą, a pewien przebłysk miał miejsce dopiero w Lahti, kiedy reprezentant naszych zachodnich sąsiadów był 8. i 7. Ostatecznie sezon ten był jednak dla Schmidta zupełnie nieudany, zresztą 23. miejsce w generalce mówi samo za siebie. Następna zima była bardzo podobna, z tym, że tutaj pojawiła się już pewna regularność. Gdyby to nie był Martin Schmidt, tylko jakiś inny randomowy młody średniak, to powiedzielibyśmy brawo, solidna forma, no ale bohater dzisiejszego filmu takim średniakiem nie jest. Przechodząc do konkretów, do turnieju 4 skoczni Schmidt był 22. w generalce, w najlepszym dla siebie konkursie był 9., a w pozostałych, oprócz zawodów w Szwajcarii, gdzie nie zapunktował, plasował się na przełomie 2. i 3. dziesiątki. W samym turnieju był, idąc chronologicznie, 27., 22., 20. i 15., co pozwoliło na 16. miejsce łącznie. Do końca kampanii Martin jeszcze 3-krotnie wskakiwał do top 10, w Sapporo, gdzie był 6. i 9., oraz w Lillehammer, gdzie również przypadła mu 9. pozycja. Mistrzostwa Świata w lotach w Planicy były dla niego tak złe, że konkurs indywidualny zakończył na 1 serii. W drużynówce medal także pozostał jedynie niespełnionym marzeniem i sporą zasługę miał w tym Schmidt, który wyraźnie tego dnia odstawał od kolegów z drużyny i jako jedyny z czwórki ani razu nie doleciał do 200 metra. Kolejne 2 sezony to była katastrofa. Pod koniec 2004 roku Niemiec w ogóle nie był w stanie zdobyć choćby punktu w najlepszych dla siebie konkursach, plasując się dopiero na 40. miejscu. Pewne przełamanie nadeszło w Garmisch, choć czym są 4 punkciki dla skoczka pokroju Martina Schmidta? Solidnym już występem był za to ten na skoczni Bergisel, bo tam bohater odcinka wyskakał sobie 7. lokatę, ale dla odmiany w Bischofshofen nie przebrnął już nawet sesji kwalifikacyjnej. Po przebiegu tej kampanii można by się spodziewać, że jeśli Schmidt w ogóle pojedzie na Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie, to nie będą one udane. Ale tak się złożyło, że akurat na tym etapie sezonu Martin wrócił do dość przyzwoitego skakania. Indywidualnie był 12 i 16, a w drużynówce na skoczni normalnej razem z Neumayerem, Urmanem i Szpetem wyskakał srebro. Forma ta utrzymała się jeszcze na parę kolejnych konkursów, gdzie Niemiec zajmował miejsca 29, 14, 19 i znów 14, ale ostateczny dorobek i tak był w porównaniu do poprzednich lat żenująco niski. 90 punktów, 37 miejsce na koniec. Sezon absolutnie do zapomnienia. Rok później było jeszcze gorzej. Początek przyzwoity, miejsca 15, 14 i 24, ale jak się okazało, były to 3 z zaledwie 7 konkursów, w których Schmidt ówczesnej zimy punktował. Z czego we wszystkich pozostałych konkursach była to 3. dziesiątka. Na igrzyska w Turynie i tak pojechał, na skoczni dłużej był nawet 19, ale o medalu, choćby zdobytym w drużynie, nie było mowy. Łącznie punktów 64 i w generalce miejsce 39. W ostatnim, wygranym przez Adama Małysza sezonie, Martin zdołał wrócić do choćby takiego poziomu, jaki prezentował w 2003 roku. Szału nie było, bo większość konkursów kończył w 2. dziesiątce, ale punktował w miarę regularnie, sporadycznie wskakiwał do top 10, a nawet w Lahti po, uwaga, 5 latach wreszcie stanął na podium Pucharu Świata, konkretnie na 3. pozycji. Z konkursów, które warto wyróżnić, było jeszcze 5. miejsce w Oslo, 6. w Zakopanem czy 8. w Garmisch.
Mistrzostwa świata na japońskiej ziemi to 30 i 16 miejsca indywidualnie oraz 8 w drużynie, ale nie dziwię się, spójrzcie w ogóle na ten skład. Stefan Hocke, Tobias Bogner, Jerk Ritzerfeld, no i oczywiście Schmidt. Wszystko za sprawą tego, że ówczesny zdecydowany lider niemieckiej drużyny Michel Urman upadł na jednym z treningów i doznał złamania kości śródstopia, przez co do końca sezonu nie mieliśmy okazji go oglądać. Ale i tak, Tobias Bogner to gość, który wtedy w ogóle żadnego występu w Pucharze Świata nie miał, jedynie w kwalifikacjach, w których trzykrotnie odpadał. To trochę tak, jakby zeszłej zimy do Planicy pojechał, nie wiem, Simon Szpiwok, nie umniejszając oczywiście młodemu Niemcowi, który być może za jakiś czas faktycznie zacznie się przebijać. No ale dobra, bo trochę zbaczam z tematu, więc przejdźmy już do krótkiego podsumowania tej zimy. Zimy ukończonej przez Schmidta na 17 pozycji z dorobkiem wynoszącym 355 punktów. W trakcie jej trwania Martin zdołał 4 razy wskoczyć do najlepszej dziesiątki, w tym raz nawet uplasować się na pozycji trzeciej. Coś ruszyło. Sezon 2007-2008 to trochę nuda. Nie było tak tragicznie, żeby się tu jakoś specjalnie nad ówczesnym poziomem sportowym reprezentowanym przez Martina znęcać, ale do tego, aby powiedzieć, że było dobrze, brakowało wiele. Najlepszy konkurs? 4. miejsce w Bischofshofen. Akurat 4-skoczniowy cykl Martin w ogóle miał niezły, bo oprócz tej 4. pozycji dwukrotnie był 11. i raz 19., co złożyło się na 8. miejsce w turniejowej klasyfikacji. Oprócz tego na ogół plasował się w drugiej lub trzeciej dziesiątce z pojedynczymi przebłyskami w Kłopio i Planicy, kiedy to był 6. i 10. Zdominowane przez Austriaków Mistrzostwa Świata w lotach na skoczni imienia Heiniego Klopfera też nie były dla Schmidta jakieś wybitne, chociaż co ciekawe, 15 miejsce w konkursie indywidualnym wystarczyło do tego, aby być najlepszym z naszych zachodnich sąsiadów. W drużynówce reprezentacja Niemiec zakończyła zmagania na 4. miejscu i tego dnia również to Martinowi przypadła rola lidera swojej ekipy. Jeśli chodzi o obsadę stref medalowych, to indywidualnie zwyciężył Schlierenzauer przed Kochem i Ahonenem, a w drużynie Złoty Krążek również trafił do Austriaków, srebrem zadowolić musieli się Finowie, a brąz przypadł Norwegom. Doszliśmy do sytuacji, w której niektórzy to już pewnie w ogóle zapomnieli, jakim kozakiem był niegdyś Schmidt. No, może trochę wyolbrzymiam, ale jednak 6 sezonów w roli totalnego średniaka to sporo i zważając jeszcze na to, że Martin miał już 30 lat, raczej mało kto wierzył, że on jeszcze wróci. Powiedziałem, że mało kto wierzył, że on jeszcze wróci, a po inauguracji zakończonej na 39. miejscu również osobiście nie obstawiałbym, że to będzie ten sezon. Weekend w Trondheim był już lepszy. 14 i 13 miejsca, a w Pradze lato nastąpiło przełamanie. Tam Schmidt był 4 i 9, następnie w Engelbergu 7 i 4 i tak oto Martin Schmidt przystępował do turnieju 4 skoczni jako 6 zawodnik generalnej klasyfikacji. W ostatnich latach rzadki obrazek. Tam jednak Niemiec absolutnie nie wyhamował i na Schattenbergschanze był 5, w Garmisch 8, a w Innsbrucku wreszcie przyszedł czas na podium. Tak jak w Lahti, 3. lokata. Po finale w Bischofshofen, zakończonym przez Schmidta na 5. miejscu, jego ostateczna pozycja w klasyfikacji, zarówno turniejowej jak i generalnej, to 4. lokata. Kilka dni później w Kulm plasował się już poza 1. dziesiątką, ale 3. i 5. miejsca w Zakopanem były potwierdzeniem, że dyspozycja Martina dalej ma się dobrze. W Whistler, Willingen, Klingenthal i Oberstdorfie był 7., 14., 16., 4. i 15., aż wreszcie przyszedł czas na najważniejszy moment sezonu, czyli mistrzostwa w Libercu. Te były dla Schmidta znakomite. Zawody na skoczni normalnej co prawda na pewno wzbudziły niedosyt, bo zostały przez Niemca zakończone na 5. miejscu, ale skocznia duża to już miejsce tylko za Andreasem Kittelem i srebrny medal. Pierwszy wywalczony indywidualnie krążek od 7 lat, kiedy to wyskakał srebro Mistrzostw Świata w lotach w Krakowie i można powiedzieć symbol odrodzenia Martina Schmidta. Co prawda w pozostałych konkursach można było zauważyć delikatną zadyszkę, ale miejsca 14, 6, 5, 12, 20 i 10 i tak nie wyglądały źle. Martin Schmidt zdobył w tym sezonie 829 punktów, dwukrotnie miał okazję stać na 3. stopniu podium, ale i co najważniejsze, wywiózł srebro z dużej skoczni w Libercu. W czołowej dziesiątce plasował się aż 15 razy, dzięki czemu jego pozycja w generalnej klasyfikacji również wyglądała okazale. Miejsce 6. z bardzo niewielką stratą do 5. Wasiliewa. Mówiłem o odrodzeniu i miałem pewne wątpliwości, czy akurat to konkretne słowo jest trafne. Czy nie lepiej powiedzieć po prostu łabędzi śpiew? A to dlatego, że następne zimy były już zupełnie inne. Sezon 2009-10, 150 punktów do generalki, jedno miejsce w dziesiątce, 10. lokata w Engelbergu, drużynowe srebro z igrzysk w Vancouver, to akurat jest jak najbardziej warte wspomnienia, choć sam Martin wypadł w tych zawodach dosyć przeciętnie. Skakał 128 i 122 metry, a wyższą od niego notę uzyskał nawet najsłabszy punkt naszej drużyny, czyli wtedy akurat Łukasz Rutkowski. Indywidualnie Niemiec był 10 i 30, więc też przyzwoicie, a cały sezon zakończyły Mistrzostwa Świata w lotach, podczas których Martin był 21 indywidualnie i tym razem dopiero 7 w drużynie. Jego ostateczne miejsce w klasyfikacji to 29 i co ciekawe znowu tuż za plecami Wasiliewa.
No z tym, że teraz akurat w zupełnie innych okolicznościach. Sezon 2010-11 był ostatnim, podczas którego Schmidt regularnie startował w Pucharze Świata. Zaczął od trzech bardzo nieudanych konkursów, ale później już zazwyczaj punkty zdobywał bezproblemowo. Najlepszym dla niego konkursem był ten rozgrywany w Garmisch-Partenkirchen, gdzie Niemiec był siódmy. Ten konkurs jest też jedynym podczas omawianej zimy, kiedy Martin wchodził do top 10. Zaliczył też start na czempionacie w Oslo, gdzie indywidualnie wypadł zupełnie dobrze, był 14 i 16, a w drużynie na skoczni normalnej wraz z Neumayerem, Urmanem i Freundem wywalczył brązowy krążek, który pozostał już jego ostatnim medalem. Sezon ten Schmidt zakończył na 30. miejscu w generalce ze 137-punktowym dorobkiem. Następna kampania to już tylko 6 startów w zawodach najwyższej rangi i zaledwie 8 zdobytych punktów. Dosyć niespodziewanie, Martin kolejnej zimy jeszcze trochę sobie poskakał na niezłym poziomie, próbował swoich sił w 10 konkursach, a w 6 zdobywał punkty, zajmując miejsca kolejno 16, 14, 12, 24, 21 i 10. Był to okres od turnieju czterech skoczni, w którym swoją drogą łącznie zajął bardzo solidną 10. lokatę, do Sapporo, po którym coś już ewidentnie się zepsuło. Niby krótko, ale przynajmniej dzięki temu załapałem się jeszcze na to, żeby za dzieciaka obejrzeć sobie, jak Martin Schmidt rywalizuje w Pucharze Świata w trochę innym stylu niż miało to miejsce rok wcześniej. Olimpijska zima 2013-14 była ostatnią w karierze Schmidta. Pojechał on wtedy na niemiecką część TCS-u, gdzie był 36 i 27, a następnie zakończył sportową karierę. Przebieg kariery Martina Schmidta był dość nietypowy, tak jak teraz mieliśmy okazję to sobie odświeżyć. Większość sezonów w jego wykonaniu było przeciętne, ale jest to bez znaczenia, bo i tak tym okresem trwającym od końcówki 1998 roku do roku 2001, kiedy wygrywał wszystko jak leci, no pomijając to, co tam mu Małysz pozabierał w 2001, zapewnił sobie status legendy. Zresztą sam fakt, że przez 3 sezony plus jeszcze to jedno zwycięstwo w 2002 roku wyskakał 28 zwycięstw, mówi samo za siebie i daje nam obraz tego, jakim Schmidt był dominatorem. Rzućmy sobie okiem na statystyki. Jeśli chodzi o Puchar Świata, to Martin na podium stawał łącznie 52 razy, w tym, o czym już wspomniałem, 28-krotnie na jego najwyższym stopniu. Do tego 14 razy był drugi i 10 razy plasował się na miejscu trzecim. Ma dwie kryształowe kule za sezony 98-99 oraz 99-2000 i jedno drugie miejsce, kiedy to przegrał tylko z Małyszem. Ma w swoim dorobku 4 indywidualne medale z Mistrzostw Świata, 2 złote i 2 srebrne, a także 6 zdobytych drużynowo. Znowu 2 złote, 1 srebrny i aż 3 brązowe. Podczas Igrzysk Olimpijskich nigdy nie udało mu się indywidualnie stanąć na podium, ale za to 3-krotnie zdołał to uczynić wraz z kolegami. W Nagano, skąd ma srebro, w Salt Lake City, skąd wywiózł złoto i w Vancouver, gdzie również wyskakał srebrny krążek. A to nie koniec, bo Schmidt w swojej kolekcji posiada również indywidualne srebro Mistrzostw Świata w lotach z Charkowa oraz, jak już przy lotach jesteśmy, dwie małe kryształowe kule. Jeśli czegoś w tym dorobku może brakować, to złotego orła, na którego zdobycie Martin miał 3 świetne okazje, a ostatecznie za każdym razem czegoś brakowało. Nic nam tak nie pomaga w rozwoju jak wasze opinie, więc możecie dać znać, czy odcinek Kronik Pucharu Świata w takiej odrobinę innej formie wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki, suba i resztę socjali możecie odwiedzić. Do następnego.